Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. Nie wiem, czy nas oglądacie, czy tylko słuchacie. W każdym razie powiem wam już, że jest ze mną Mariusz Sypioło. Drugi raz w naszym studiu chyba już. Mariusz był pierwszy raz książką swoją, bo dzisiaj też jest książką o klerykach, bestseller Znaku. Rozmawiał z nim Tomek Sekielski. Jak chcecie, zajrzyjcie sobie do tej rozmowy, posłuchajcie jej. A ja mam dzisiaj Mariusza z drugą książką jego, Narodowcy z ulicy na szczyty. No, wielka taka praca reportersko-śledcza, dużo pracy z aktami, ale też rozmów z panami, którzy chcą odsyłać Żydów do gazu, którzy chcą czyścić Polskę z rozmaitych insektów, którzy mówią o zdrajcach, o zagrożeniach. Mariusz, twoja głowa po tych wszystkich rozmowach. Zmęczona, pełna, ale zmęczona i taka, bym powiedział, pełna wątpliwości. To jest, dobrze wiesz, że ten moment tuż przed premierą książki, to jakby to dziecko ci się już wymknęło z rąk, już nie możesz na niego wpłynąć, już po prostu jest nie twoje tak naprawdę, tylko wszystkich innych. I no i jest ta wątpliwość, co będzie, jaki będzie odbiór. No czekasz, tak. Trochę już się z tym borykam, trochę już dostaję sygnałów co do treści albo co do wyobrażeń o tym, jaka będzie książka, bo okładka też dużo ludziom dała do myślenia, mam wrażenie. No jest taka stadionowa trochę. Bo też jest uliczno-stadionowa, bo taka jest też książka. Mi zależało na tym, żeby to nie była książka o szczytach władzy właśnie. Tak, takie książki pewnie, pojawiła się ostatnio książka Marcina Toszkąckiego na ten temat. Tak. Marcin spojrzał na to środowisko skrajnie prawicowe z takiej perspektywy, bym powiedział, partyjno... No z tego establishmentu na górze, establishmentowej, tak. I on tam długo rozmawia z liderami środowiska Konfederacji dostajemy dokument z życia, z kulis, z działalności Korwin-Mikkego i tak dalej. Jest bardzo ciekawe. Mi zależało na tym, żeby spojrzeć trochę od dołu na to środowisko narodowe. To znaczy zależało mi na tym, żeby spotkać tych ludzi, którzy te organizacje, no jedną z partii, Ruch Narodowy, tworzą trochę od dołu, od tych najniższych szczebli hierarchii. Ja sobie uświadomiłem, czytając tą książkę, ona się zaczyna w takim momencie, to też taki sentyment u mnie się obudziło, festiwalu Ruprege, jeszcze żył Robert Brylewski. Fantastyczna w ogóle impreza, gdzie wpada jakaś grupa skinów. Pamiętam, zresztą był taki podział, właśnie byli punki, byli skini. Oni się tak trochę, pamiętam, że skini to chyba mieli, nie pamiętam, czy białe sznurówki, czy czerwone. Już a nie to pamiętam. Pewnie zależy od regionu. Wewnętrznego podziału. Tak, ale tak sobie uświadomiłem, że to jest jedna właśnie z odnóg tego ruchu narodowego. Druga, kibice, o których ty mówiłeś. Ty zresztą mówisz, że i stawiasz taką tezę, że zanim w latach 90. Został zaproszony na salony Roman Giertych ze swoimi ludźmi, o którym myślę jeszcze sobie chwilkę powiemy na samym końcu, z tymi hasłami, żeby Polska była Polską i tak dalej. Żeby była biała. Żeby była biała. Tylko dla Polaków. Tak, no pamiętamy też atmosferę referendum, tak, akcesyjnego. Na szczęście chyba zmieniło się nastawienie do Unii, mam takie wrażenie, ale nie chcę już tego otwierać, bo chciałem wrócić do tego, że ten zręb, na którym urodziło się to dziecko, trzeba powiedzieć, chociaż mi nie pasuje to słowo, to rzeczywiście jest ten background kibicowsko-uliczny. Ty nawet mówisz o wyprowadzeniu tych ludzi z jakichś zapyziałych piwnic, małych miejscowości. Nie myślisz, że uogólniasz? Tak, takie były ich losy, znaczy losy tych ludzi, z którymi ja rozmawiałem, których akta często karne czytałem, których losy śledziłem. Na początku pracy nad tą książką spotkałem się z takim byłym skinem, który dzisiaj już nie jest skinem, ale przeszedł taką dziwną transformację polityczną, już nie wchodząc w szczegóły, który ostatecznie odmówił mi udziału w tej książce pod nazwiskiem, nieważne. Ale spotkałem się z nimi, rozmawialiśmy o tych czasach właśnie lat 90., których ja
Trochę pamiętam, ale nie załapałem się na udział w nich taki bo ty się w latach subkulturowy. Ja się urodziłem na początku lat 90. Ja pamiętam te podziały w moich czasach już troszkę były inne, inaczej wyglądały, ale on mi opowiadał o tych podrzędnych barach, o tych skleconych z betonu i z blachy trybunach stadionowych, o jakichś schodach, na których się siedziało całe dnie, piło piwko i paliło fajki i zaczepiało przechodniów. I to był ten świat, w którym się hartowały te charaktery, którym powstawały te pierwsze... No i ta ideologia pierwsze... też takiego niezadowolenia, nie? No, lata 90. Tak. Ja o tym też piszę w książce, że to, ta frustracja społeczna, niezadowolenie tego pokolenia dzieci właśnie lat 80. i 90. tym, jak ta rzeczywistość wygląda, tą szarzyzną jednak, no bo w latach 90. kolorowe były stragany, disco polo i tam dwa czy trzy kanały w telewizji, ale życie było szare nadal dla tych dzieciaków wtedy, a dzisiaj dorosłych mężczyzn. I wtedy się to zaczynało tworzyć. Zresztą no, Polska, tak jak wiele krajów w naszej części Europy, przejmowała też te wzorce z opóźnieniem, oczywiście wzorce zachodnie. No, ruch skinowski się narodził na zachodzie Europy. W Wielkiej Brytanii dotarł do nas jak wszystko z opóźnieniem, ale dotarł. On się tutaj pojawił, bardzo był silny. Ale oczywiście trudno dzisiaj wytyczyć prostą linię od tego ruchu skinowskiego, neonazistowskiego lat 90. do powiedzmy tego zorganizowanego w partiach, w organizacjach właśnie społecznych, takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, prostej linii między tymi a tamtymi. To była ewolucja, to było, ta droga zbaczała w różne zakamarki życia społecznego, no ale to wtedy wszystko się, można powiedzieć, zaczęło i to jest punkt odniesienia też dla samych dzisiejszych narodowców, którym zależy bardzo na tym, żeby z tamtym środowiskiem, z tymi czasami ich nie łączyć. Oni są bardzo, chcą być bardzo osobni wobec tego. No, jak się pogrzebie troszkę głębiej, to się okazuje coś innego. Znaczy, pokazujesz historię też opartą na aktach no, kryminalnych, bo to nie tylko jest historia, nie wiem, upadłości Bąkiewicza, który, ile on tam milionów miał tego zadłużenia? Z tego, co pamiętam, 7? 7. 7 milionów. To nie tylko sprawa no, takich pochwał Walusia, tak, który tak naprawdę dokonał mordu politycznego w RPA, to nie tylko sprawa, do której jeszcze wrócimy, Bosaka, gdzie on był pokrzywdzonym akurat, bo to bardzo zabawne tak, było dla ciekawy mnie. Ciekawy sposób. Tak, i zaraz o tym powiemy. No ale też takie typowo kryminalne usiłowania morderstw tych ludzi, tak, z nożem w ręku, nie? Ja się zastanawiałem, wiesz, zanim opowiesz o tym, jak to jest, czy takie teksty, które mówiły o tym, że Polskę trzeba, nie wiem, odwszawić, odszczurzyć. Kiedy słyszeliśmy, no ludzi też wydawałoby się trochę wykształconych i lepiej ubranych, jak Wierzejskiego, który mówił, że naszym wrogiem no to jest Niemiec Masjonaria, sprzysiężenie z nim prawie zawsze, niewdzięczne żydostwo z rodzinami, sprzedawczycy, czy też mówił o tym, o przedsiębiorstwie Holokaust, o osobliwym przykładzie żydowskiej piątej kolumny na terenie Polski. Pewnie chodzi o to obwinianie Polaków za, no właśnie, za zagładę. Współudział. Za współudział. No tak. Właśnie, no, znaczy no, obwinianie, no o faktach historycznych mówimy. Ja się zastanawiam po prostu, na ile to się przynosi do współczesnej polityki, nie? No bo sięgnijcie sobie do tych historii kryminalnych, które ty opisujesz, po prostu jak ci ludzie wzrastali, tak? Po prostu taki background był ich, ale się zastanawiam, na ile ta bandyterka i to takie myślenie po prostu przechodzi właśnie do polityki. Ja mam taką teorię i taką obserwację, że przenika i to bardzo po cichu, trochę to jest takie na zasadzie osmozy i przenikania się różnych środowisk, bo bo trzeba powiedzieć, że to środowisko nacjonalistów w Polsce, ono chce być bardzo osobne, hermetyczne, chce być, stanowić elitę. Oni też mówią o budowaniu elity, elitarnego człowieka. Gdzie kształcą kształcą się, egzaminy mają, pokują, mają testy przynależności i tak dalej. Stopnie kolejne hierarchii, ale tak naprawdę te granice są bardzo zatarte. I przenikanie się jest zjawiskiem w tym środowisku bardzo naturalnym. I do czego zmierzam? Ten przypadek
członka akurat Narodowego Odrodzenia Polski, dzisiaj organizacji marginalnej, kanapowej, ale w latach 90. bardzo aktywnej. To był przypadek zupełnie bezsensownego ataku na młodych chłopaków w Pabianicach, gdzie po prostu zemsty za jakieś prywatne tam porachunki trzej skini z Narodowego Odrodzenia Polski, tak, z Łodzi, przyjechali i zaatakowali chłopaków tam kijami i nożem, pocięli jednego bardzo mocno, za co dostali wyroki. No ale to byli członkowie organizacji wtedy nacjonalistycznej, z której zresztą czerpano w różnych innych organizacjach związanych na przykład z Bolesławem Tejkowskim, którzy często stanowili najgłośniejszą i najbardziej brutalną siłę właśnie w trakcie antyunijnych manifestacji przed referendum, przed wstąpieniem Polski, w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Więc to byli ci ludzie, którzy stanowili taką pięść tej organizacji, tego środowiska. Dzisiaj tej pięści, mam wrażenie, nie ma albo jest troszkę słabsza, ale zostały hasła, zostały, w jakiejś części została ta ideologia zaadaptowana przez młodsze pokolenia, siłą rzeczy, przez środowiska, w których działają ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, którzy zasłonili tatuaże ze swastykami, innymi tatuażami, tak, którzy zamalowali sobie te tatuaże albo po prostu ich nie pokazują, ale ciągle je mają, którzy jakoś zmienili kostiumy, ale ciągle są aktywni w tym środowisku, ciągle są jakby postrzegani jako ci, którzy, wiesz, tacy weterani tego środowiska, którzy gdzieś tam wytyczają drogę i są jakimś punktem odniesienia. Ale przede wszystkim została ideologia nienawiści. Wróg jest zawsze, tak jak mówi mi jedna z moich rozmówczyń, tak, narodowcy tutaj zawsze muszą mieć wroga, ale się po prostu zmienia. Jakby następuje podmiana tylko rodzaju tego wroga, czy gatunku, że tak powiem. Kiedyś byli to jacyś zupełnie wymyśleni Żydzi, światowe żydostwo. Takie wymaginowane zagrożenia, bo ty nawet odwołujesz się do takich jasnych przykładów, bo rozmawiasz z psychologami też, którzy badają to zjawisko. I tutaj spada takie zdanie, że wytwarzają poczucie zagrożenia i ludzie, najczęściej młodzi, naprawdę zaczynają myśleć, kurwa, za chwilę będzie najazd islamistów, a pedały będą nam gwałcić dzieci. No to są dzisiaj, takie memy, nie? Że ktoś ci zhomoseksualizuje dziecko na przykład. Tak, nie? Ale przecież kto był pierwszym i najgłośniejszym na granicy w Usnarzu Górnym przedstawicielem środowiska narodowego, kiedy zaczynał się kryzys migracyjny? No, Robert Pąkiewicz tam stał z kamerami i z telefonem i filmował, jak to broni granicy, więc no dzisiaj to, tak jak mówię, obiekty się zmieniają, przedmioty tej nienawiści się zmieniają, ale ta nienawiść ciągle jest jakby spoiwem, które łączy różne środowiska wewnątrz tego jednego środowiska, o którym piszesz. Dla mnie znamienna jest twój opis tego, co się dzieje w środowisku kibicowskim, tak? Tak na marginesie w ogóle, no te związki przerażające są kościoła z tym środowiskiem, bo opisujesz figurę międlara z Wrocławia, no księdza, jak on się nazywa, Klebanowicz z Bydgoszczy, zdaje się, który on przyjeżdża na Jasną Górę, jak są te pielgrzymki, ale ty mówisz o tym, że, no bo ciekawe w ogóle jest to, że to środowisko, które jest bardzo skłócone i znienawidzone, to są te ustawki, to jest ta kosa między fanami Widzewa a ŁKS-em. Ja byłem ostatnio w Łodzi, widziałem po prostu napisy o Żydzewie, tak, te przyśpiewki. No to jest przerażające. Ciągle tak. Tak, to jest cały czas obecne, że kłócą się między sobą, ale w pewnych sprawach potrafią się zintegrować. Teraz nawet, bo ja już nie mówię o tej sprawie, kiedy się skrzyknęli przeciwko Tuskowi, ty opisujesz, jak Tusk miał dużo pretensje do tego, co się dzieje na stadionach Jagiellonii chociażby, ale też ostatnio widzieliśmy to po reportażu nawet Marcina Gutowskiego po książce Coverbacka, gdzie pojawiły się transparenty, nie? Mówiące TVN i inni pedofile, tak? Z Gazety Wyborczej. Ciekawe, że to mówisz, właśnie. Bo pewnie nie zawędrowałeś gdzieś na ten na profil tego człowieka na Facebooku, ale jest taki człowiek w Białymstoku, który stał w pierwszym rzędzie podczas konfrontacji z Donaldem Tuskiem w 2011
2011 roku. Tak, tak. To i wtedy. Dzisiaj jego profil jest pełen obrazów z Janem Pawłem II. Ponieważ ta obrona Jana Pawła II przed atakami tego lewactwa i tych liberalnych mediach, w ogóle. Ona zastąpiła jakiś któryś z kolejnych ich postulatów z przeszłości, typu, no nie wiem, można strzelać, no ale dzisiaj, jeszcze paręnaście lat temu żołnierze wyklęci byli takimi postaciami ikonicznymi, których wizerunki się pojawiały i pojawiają się nadal na stadionach. No tak, to są powstańcy wielkopolscy w Poznaniu tak. A dzisiaj, dzisiaj na stadionie właśnie Jan Paweł II, no bo pojawił się ten czynnik, który może wzbudzić zaangażowanie, wokół integrację. Którego się można zintegrować, wokół którego no i pojawił się wróg, tak? Czyli ci, którzy atakują, w cudzysłowie oczywiście, postać się Jana Pawła II. Też ciekawe jest to, czego się dowiedziałem z twojej książki, to nie wiedziałem o tym, bo wiedziałem o tych sztamach między na przykład Krakowem, Lechem Poznań i Arką Gdynia, między właśnie tą Wielką Triadą, Lechia, Wisła i Śląsk Wrocław, ale nie widziałem, że ten podział, no tak przynajmniej się dowiaduję z twojej książki, przebiega w ten sposób, że jest związany z sieciami dystrybucji narkotyków, tak? Tak, no to jest rzeczywiście coś, o czym mi mówili eksperci od tego środowiska, między innymi Jacek Purski, który od lat się zajmuje śledzeniem agresji na stadionach i w ogóle tego, co się dzieje na stadionach. Socjolog profesor Radosław Kosakowski również. No rzeczywiście te zgody i przede wszystkim zgody są oparte na sieciach dystrybucji, czy to narkotyków, czy innych tego kontrabandy typu jakieś, tak. Dóbr zakazanych, korzyści z uprawiania cudzej prostytucji. Więc te układy sięgają nie tylko między polskimi miastami i polskimi pseudokibicami polskich klubów, ale też za granicę i jak się spojrzy na to, jak z jakimi klubami polskie kluby mają zgody, to możemy stwierdzić, którędy przebiegają te trasy wymiany tych dóbr. Znaczy szlaki narkotykowe. Szlaki narkotykowe, też handlu ludźmi. I to jest, takim przykładem tego jest, są polskie związki pseudokibisów polskich drużyn z rosyjskimi. Znaczy cały świat się od Rosji odciął. Cały świat Rosję potępił na wszelkie sposoby. Oczywiście są siły, które robią zupełnie coś przeciwnego, ale no właśnie środowiska pseudokibiców niektórych polskich drużyn, które mają zgody z rosyjskimi, ciągle współpracują. Pseudokibice rosyjskich drużyn byli w Polsce na meczach już po wybuchu wojny, więc no to pokazuje, że są, że wśród ludzi, których ten Bóg, honor i ojczyzna się najczęściej powtarza, to tam po przecinku tym czwartym słowem powinno być, nie wiem, interesy. Albo Putin. Sympatie, Putin, cokolwiek wstawimy tu, co nie jest dla nas jakąś wartością. Mówię o tym dlatego, że jeżdżę na mecze i wiem o tym, że na przykład, nie wiem, we Włoszech Lazio jest takim prawicowym klubem na przykład, ale wiem też, że jest dużo klubów, które są, no mają dużo fanów wśród gejów, tak, i nie ma z tym żadnego problemu. Oni obchodzą, zresztą o tym ty piszesz, to ten Miesiąc Dumy. Miesiąc Dumy gejowskiej, tak. No w Polsce to jest zupełnie niesłychane, nie? Prawda? W Polsce nie znamy ani jednego przykładu piłkarza, który byłby otwartym homoseksualistą. To też coś pokazuje, no bo jakby to środowisko, które jest też bardzo mocno związane z tym środowiskiem nacjonalistów, no, rządzi się pewnymi zasadami. Przykładem takiej zasady, no właśnie to było to jedno z pytań, które często zadawałem w tych rozmowach. Czy w waszej organizacji mógłby być członkiem waszej organizacji mógłby być gej? Tak. No tak. I słyszałem w rozmowie, tak, oczywiście, my nie mamy nic przeciwko. Przecież to jest coś ludzkiego, każdy ma różne preferencje. I potem następowało kardynalne ale nie może się z tym obnosić, ale nie może brać udziału w paradach równości, marszach równości, ale. Po czym kolejne ciekawe doświadczenie w procesie autoryzacji. Już te zapiski się trochę zmieniały, że już
że nie to, że nie mamy nic przeciwko, tylko jednak mamy. Mhm. Jednak było, jednak by się to kłóciło z wartościami naszej organizacji czy naszej partii. Więc to też pokazuje po pierwsze to, jaki jest stosunek tego środowiska do właśnie do różnych postaw, preferencji, światopoglądu, a po drugie, jak się podchodzi do wartości typu honor, charakterność, tak. Niezmienianie swoich słów, które już raz padły i tak dalej. To zresztą znamienny jest tutaj cytat z twojej książki, który sobie taki przygotowałem, z pani Rzemojtel-Piotrowskiej, która mówi, że o dotknięciu poznawczym. Każdy ma w sobie potrzebę bycia pewnym. Niektórzy wskazują na większą tolerancję wobec wieloznaczności, rozumieją, że ludzie są różni, mają różne preferencje seksualne i wyznają różne religie. Inni z kolei bardzo potrzebują tego, by świat był w pełni wytłumaczalny i kontrolowalny. Skrajne ideologie dostarczają prostego wytłumaczenia. Oni są źli, my jesteśmy dobrze. I tak sobie pomyślałem, że zobacz, jak to jest. Wybudowaliśmy piękne autostrady. W porównaniu, myślę, że z Niemcami, Hiszpanami nie mamy mieć prawa kompleksów, jeśli chodzi o nasze lotniska, jeśli chodzi o jakąś infrastrukturę. Natomiast mentalnie, no to jest przerażające, że człowiek, który według sądu, którego można nazwać faszystą, mówię tutaj już o Bosaku, bo ty opisujesz ten proces. Ja w ogóle nie znam tej historii. To i co? Nic się nie dzieje kompletnie, nie? To jest jakby główny punkt, wokół którego też jest osnuta ta pierwsza część, by powiedział, książki, ta bardziej odnosząca się właśnie do lat 90. i tego, jak doszliśmy do tego momentu, jak w którym się te nurty zbierają, tak. Tak, tak, w jedną rzekę. Że no przez te 30 lat, od 89, więcej niż 30 lat, no postawiliśmy na rozwój, na ten rosnący PKB, na budowę infrastruktury. Wszystko rozumiemy, tak? Potrzebowaliśmy tego wszyscy, tego skoku w przyszłość, w zachód i tak dalej, ale zupełnie zapomnieliśmy o tym, że gdzieś tam po drodze, w trakcie tego procesu pojawiają się ofiary tego procesu, czyli no, ludzie, którzy gdzieś tam znajdują się na marginesie, czy to społecznym, czy materialnym, finansowym, i którzy budują swój świat w oparciu o wartości, o których my myśleliśmy, że one przyjdą same. Znaczy, że my sami przez to bogacenie się, przez budowanie tego kapitalizmu, jednocześnie staniemy się mądrzejsi, bardziej światli, bardziej europejscy, demokratyczni. Że to będzie taki awers po prostu. Tak, wtedy, że jednocześnie będzie to szło z bogaceniem się w sensie materialnym. Okazuje się, że nie, że właśnie to środowisko narodowców, z którymi ja się spotykam, ludzi mniej więcej w moim wieku, to są ludzie właśnie o bardzo podobnych życiowych doświadczeniach, którzy ukończyli normalne szkoły, pochodzą z normalnych rodzin, nie wydarzyło się w ich życiu nic złego, tak jak to powiedział jeden z nich, ja nie musiałem wypaść z kołyski i uderzyć się w głowę, żeby zostać narodowcem. Ja po prostu przebyłem taką, a nie inną drogę, przeczytałem te, a nie inne książki, i z różnych dostępnych ideologii wybrałem właśnie nacjonalizm. I to jest też, wydaje mi się, najbardziej chyba z naszej perspektywy niepokojące, że no właśnie nie muszą się dziać jakieś złe rzeczy w życiu człowieka młodego, 30-letniego, 20-letniego, żeby on sięgnął po tą ideologię. Okazuje się, że ten rynek ideologii w połączeniu jeszcze z całym chaosem informacyjnym, z szumem medialnym, w którym ci ludzie funkcjonują, okazuje się, że to wszystko powoduje, że no, taki człowiek nie zastanawia się, czym jest ta ideologia, jakie są jej konotacje, przeszłość, tylko po prostu zaczyna się angażować, ponieważ była ona jedną z odpowiadających na jego, nie wiem, potrzeby. Znaczy, bo to rzeczywiście tak jest, ten reportaż nazywałeś Narodowcy z ulic na szczyty władzy, a ja sobie tak pomyślałem, no, że jest to w jakimś sensie też trochę proste, bo ludzi, którzy myślą w podobny sposób i którzy tego typu jak gdyby ludzi wynoszą do władzy, no jest całe mnóstwo, nie? Niezadowolonych z życia, którym się nie udało, którzy są zazdrośni, którzy czegoś nie rozumieją, tak? Bo taki
Możemy wymienić wiele fal, takich, które powodowały jak gdyby ich zjednoczenie wobec wroga, no bo oni są organizowani wobec wrogów. No zresztą jak Kościół katolicki, ja mam takie spostrzeżenie. No i teraz tą grupą są oczywiście uchodźcy, tak? Dzisiaj. I to jest taki renesans, moim zdaniem, takiego myślenia na temat uchodźców. I to też pokazuje mi, jak bardzo prymitywny jest katolicyzm tych ludzi. Czy chrześcijaństwo w ogóle ich. Znaczy, można dyskutować o chrześcijaństwie, jaka ta religia jest. Znaczy, ja mam akurat taką teorię, że to nie jest religia otwarta, tylko ona jest otwarta na bliźnich, bo a bliźnim jest ten, który po prostu wierzy w Boga. Ale już wracając do tej takiej zakłamanej trochę definicji, która jest, że no to jest religia taka otwarta, religia współczująca, miłosierna, nie? No to jak to jest, że czym bardziej społeczeństwo jest, czy region jest bardziej katolicki, bo ty pokazujesz na przykład Białystok, tak? Tym bardziej jest on właśnie wrogi wobec innych, wobec ludzi z zewnątrz, nie? No, ja widzę, dostrzegam podobieństwa między światem, który opisywałem w poprzedniej książce, światem seminarium duchownego, a światem takiej zamkniętej organizacji o charakterze nacjonalistycznym. Znaczy, podobieństwo jest przede wszystkim w tym, że nie ma w nich dyskusji w obu tych światach. Nie ma miejsca na zadawanie pytań. A jeśli jest, to w bardzo ograniczonym stopniu. Nie ma miejsca na podważanie autorytetów. Wprost przeciwnie. Nacjonalizm się składa z tego, jest zbudowany z tego, że jest jakiś autorytet państwa, narodu, lidera i z nim się nie dyskutuje. Więc skoro w dzieciństwie, młodości wynosimy z kościoła doświadczenie braku dyskusji, braku podważania autorytetów, ślepego podążania za jednym. Świat jest opisany po prostu już. Tak, tak, tak. I ten opis jest gotowy. Manichejski, jest dobro, zło i tak dalej. Tak, tak. No to naturalnym środowiskiem, jeśli po drodze nie nastąpi jakiś rodzaj buntu intelektualnego takiej osoby, czy taka osoba nie zacznie wątpić w to, co mówią jej w kościele, w szkole, która też jest bardzo taka, bym powiedział, dzisiaj zwłaszcza z nurtu endecka. No to jeśli taki bunt nie nastąpi takie otrzeźwienie, no to organizacja o charakterze nacjonalistycznym, autorytarna w tym sensie, że autorytet jest najważniejszy, zamknięta, pozbawiona dyskusji, jest czymś absolutnie naturalnym, czymś, w czym człowiek się odnajduje tak po prostu. A ciekawsze jest nawet chyba to, że wielu z takich młodych nacjonalistów dzisiaj nie tylko przyznaje się do katolicyzmu, wyznaje wiarę chrześcijańską i ten katolicki obrządek, ale idzie krok dalej, czy parę kroków dalej, to znaczy już nie ten katolicyzm, o jakim my teraz mówimy, już nie wystarcza. Tylko musi być katolicyzm obrządku przedsoborowego jakiegoś takiego, mszatry, bractwa Piusa. Pius, ksiądz odwrócony plecami po łacinie. Bardzo restrykcyjne zasady życia takiego. Usprawiedliwianie zabójstwa też widziałem. Tak, to się pojawia. To się pojawia w tym nauczaniu, więc nie wystarcza już ten rygor jednej myśli, jednego patrzenia na świat. Jeszcze są osoby, które jeszcze idą dalej w tym, albo głębiej nawet. A wytłumacz mi, jak to się ma do tego dziedzictwa, dziedzictwa znowu słowno, tak to chyba trzeba nazwać, narodowców tego ruchu, który się tam zlał z tego nurtu kibicowskiego, skinowskiego, jakiegoś jeszcze innego. Do tej takiej pięknej, uśmiechniętej twarzy, oczywiście to jest trochę sarkazmu u mnie, mecena, człowieka, który z piwem, tak, nie z wódką, nie z jabolem, opowiada o takim wspaniałym świecie niskich podatków i tak dalej, no bo mi brakuje po prostu, wiesz, tak naprawdę takie marginesie na opozycji kogoś, kto by wziął tego mecena, na przykład, nie wiem, skonfrontował w jakiejś debacie politycznej z matką trójki dzieci, na przykład, albo żeby ktoś mu
powiedział, ile kosztuje, nie wiem, leczenie nowotworów, ile set tysięcy wydajemy i gdyby nie ten solidaryzm ubezpieczeniowy, no to byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Na ile on się ma i on jest powiązany z tym ruchem? Bo oczywiście ten ruch narodowy to jest taki konglomerat w tej chwili, no bo to jest i Brown, który ma jakieś fantastyczne wizje związane właśnie z tą Konfederacją, jakoś z Jezusem. Ja już tam korony się w ogóle, polskiej, tak, tak, polskiej. Tak. To tak bardzo pokrótce. Przede wszystkim Sławomir Mentzen nie jest narodowcem, przynajmniej nie wiemy o jakichś jego sympatiach. Nie znamy tych sympatii odnośnie, nie wiem, z przeszłości działalności ONR-u, Młodzieży Wszechpolskiej. No być może kogoś znał, nie wiemy tego. Mentzen jest wolnościowcem w rozumieniu korwinowskim takim. To jest wyznawca tego wolnego rynku, liberalizmu ekonomicznego przede wszystkim, niskich podatków, przedsiębiorczości, no, takich, i tak dalej. Tak, no, liberalnych. Z tym, że musimy pamiętać, że rozmawiamy w szczególnym momencie kampanii wyborczej. Kiedy ja zaczynałem pracę nad książką, Mentzen był jakąś taką postacią drugorzędną w Konfederacji, która jest zlepkiem właśnie wolnościowców, ruchu narodowego TikTok i Korony Polskiej. Sprawił, że się stał bardzo znanym, nie? Tak, i to Konfederacja postanowiła wykorzystać. Skanalizować. Po prostu wykorzystać Mentzena jako kogoś, kto... Będzie twarzą takie... Tak. Będzie twarzą, ale też przyciągnie wyborców, których być może nie przyciąga Grzegorz Braun czy Krzysztof Bosak. Ale trzeba pamiętać, że to jest jedna partia, że nawet jeśli Sławomir Mentzen będzie się odżegnywał od poglądów o charakterze nacjonalistycznym, szowinistycznym, czy od tej swojej słynnej piątki Mentzena, w której te poglądy są. Tak, tak. Mówiliśmy o tym. Tak, to nadal ja bym ciągle podkreślał to, że częścią Konfederacji, na której czele stoi Mentzen i która bardzo dziarsko zmierza w kierunku tych wyborów, i jest ruch narodowy, to znaczy to, że dzisiaj Krzysztof Bosak, a tym bardziej Robert Winnicki są gdzieś w trzecim, czwartym rzędzie. Winnickiego to nie znaczy, to w ogóle że nie widać. No. No zniknął tak z różnych powodów. Różne są spekulacje, tak. Tak. To nie znaczy, że po wyborach oni nie staną się siłą tworzącą władzę. No teraz spekulujemy i bawimy się trochę w futurystów, ale są takie głosy publicystów, politologów, że być może przyszła koalicja PiSu to nie będzie koalicja z tą Konfederacją Sławomira Mentzena, z partią Nowa Nadzieja, na której on czele stoi, tylko z częścią ruchu narodowego właśnie i z Grzegorzem Braunem, który również jest nacjonalistą, więc to się w ten sposób jakby praktyka polityczna Konfederacji i taki ich zmysł do szukania rozwiązań, które będą dla nich skuteczne, kazało wypchnąć Mentzena na piedestał, ale z tyłu tam się czają... Czyli chcesz powiedzieć, krótko mówiąc, że głosując na Mentzena, tak naprawdę głosujesz na Korwina i Brauna. Znaczy na Brauna i... bo Korwin to już jest człowiek, który jest takim oczywiście dość osobliwym. Zresztą między tymi środowiskami jest ogromny przepływ. Ja rozmawiałem z wieloma byłymi korwinistami, z wieloma byłymi obecnymi członkami Stowarzyszenia Koliber, bardzo znanego, z którym związany jest Przemysław Wipler. Dzisiaj jedynka Konfederacji Torunia. Więc te środowiska się absolutnie przenikają, one mają ze sobą wiele wspólnego i takie, często słyszę takie powtarzanie, że przecież jak to możliwe, że liberałowie z Konfederacji dogadają się z socjalistami z ruchu narodowego, którzy postulują siłę państwa i tak dalej. No, ja myślę, że jeśli przyjdzie kwestia uzyskania władzy, dostępu do tej władzy, no to jest kwestią, znaczy są ważniejsze rzeczy, które scalają to środowisko. Taką rzeczą jest niechęć do Unii Europejskiej na przykład. Ludzie z ruchu narodowego, z którymi ja rozmawiam w tej książce, mówią wprost, że ich postulatem jest polexit, to oni do tego dążą. I jeśli będą tworzyć rządy kiedyś, a na tym zależy każdemu politykowi, to będą dążyć do tego polexitu. To jest ważniejsze. Tak, znaczy ważniejsze to jest i też stawiamy sobie też często pewnie takie pytanie, mając na uwadze jakieś kalkulacje, oby one nie były w ogóle w grze, tak, że co się by na przykład stało, czy jest możliwy w ogóle alians PiSu właśnie z ruchem narodowym przy takiej rozbieżności. Musimy kończyć, chciałem cię na końcu spytać o rzecz, to jest
Pytanie, które wyłania się po lekturze z twojej książki. Co ty sądzisz, pewnie będziesz zaskoczony, o przemianie Romana Giertycha, tak? No jest duża dyskusja na ten temat. To już jest taki temat współczesny, ty się tym nie zajmujesz. Natomiast, no wiadomo, miał być Pakt Senacki, on miał być kandydatem tutaj z tego Ważanka Warszawskiego. Jest duża polemika w Gazecie Wyborczej na jego temat między Adamem Michnikiem a Jackiem Denarem chociażby. No to są jednak pewne fakty, tak? Wrzucenie Gombrowicza z lektur szkolnych, fobia antyunijna. No i z drugiej strony pojawia nam się demokrata, wolnościowiec, człowiek, który mówi o prawach człowieka, który no, jak gdyby odwołuje się do takich tak. wartości europejskich. Ja uważam, że każdy ma prawo do ewolucji politycznej, życiowej. Każdy może się zmienić. Nie uważam, że raz obrana droga jest tą jedyną na całe życie, ale z drugiej strony to jest jakby mogłaby być prywatność pana mecenasa Giertycha. Mogłaby być to aktywność na Twitterze albo publicystyczna. Tak. Dowolna redakcja może zatrudnić pana mecenasa Giertycha w charakterze felietonisty, publicysty, ale partia polityczna nie jest ruchem, do którego można przystąpić i powinno się przystępować, bo tak się uważa. Znaczy, góra partii politycznych decyduje, kto jest na listach. Kto znajdzie się na listach kandydatów do Sejmu czy Senatu. I tutaj zapadły takie no, jasne decyzje, że jednak mecenas Giertych może się na takiej liście opozycyjnej znaleźć i liderom politycznym opozycji to nie przeszkadza. No, ja zawsze mam wrażenie, że my cierpimy na krótką pamięć w Polsce. Że jednak wydarzenia sprzed kilkunastu lat jakimś zbiegiem okoliczności są w pamięci zamazywane tylko dlatego, że liczy się jakiś no właśnie partykularny interes. Ja bym wolał, to jest takie życzeniowe myślenie, żebyśmy mieli długą pamięć i żebyśmy tak jak pamiętamy, nie wiem, teraz już wymyślam, ale tak jak pamiętamy Leszkowi Balcerowiczowi przez 30 lat, reformy, które sprawiły, że Polska zaliczyła duży skok cywilizacyjny, ale z drugiej strony pozostawiła po sobie dużo ofiar takich tej transformacji, no to dlaczego zapominamy mecenasowi Giertychowi to, co się działo w okresie rządów wspólnych Ligi Polskich Rodzin z PiS-em i z Samoobroną. Ja bym, nie jestem doradcą politycznym, ale ja bym się dwa razy zastanowił, kogo wystawiamy na takie liście, zwłaszcza jeśli mówimy wszyscy i po stronie opozycji słychać takie głosy, że to są wybory o szczególnym znaczeniu, że pierwszy raz od wielu lat będą tak istotne. Tak, tak, pytam się o to, dlatego że chyba to już nie będzie chyba już tej kandydatury, natomiast no, na pewno ciekawa postać, wiele zresztą takich postaci. Ja was bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania tej książki, bo warto zamiast pozostawać na takim zwykłym emocjonalnych wybuchach, które mamy i się zastanawiamy, dlaczego Konfederacji rośnie, skąd się bierze w ogóle tyle takiego barbarzyństwa w naszej polityce i w życiu publicznym. No właśnie zobaczyć, jak się to tworzyło, a Mariusz podjął taki duży trud i od lat 90. w zasadzie prześledził, w jaki sposób tworzył się właśnie ten ruch narodowy, nacjonalistyczny. I co jest ciekawe, okazuje się, że tak naprawdę tam na samym początku w tym środowisku skinów czy kibiców nie było żadnej ideologii, tak? Tak naprawdę było dużo przemocy, dużo formułowania się na zasadzie jakiejś takiej grupy i przeciwnika jakiegoś i to by się bardzo zgadzało z tym, w jaki sposób puentuje ten fenomen psycholog. Przeczytam jeszcze raz, bo to ja uważam, że warto zapamiętać. Każdy ma w sobie potrzebę bycia pewnym. Niektórzy wykazują się większą tolerancją wobec wieloznaczności. Rozumieją, że ludzie są różni, mają różne preferencje seksualne i wyznają różne religie. Inni z kolei bardzo potrzebują tego, by świat był w pełni wytłumaczalny i kontrolowalny. Skrajne ideologie dostarczają prostego wytłumaczenia. Oni są źli,
a my jesteśmy dobrzy. Z takimi niestety mamy do czynienia obecnie realiami, no nie tylko w Polsce, bo też widzimy to we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Sepioło był moim i waszym gościem dzisiaj. Narodowcy z ulic na szczyty władzy. Przypomnij, kiedy premiera? 6 września. A ja nie mam wątpliwości, że to będzie bestseller i mam wrażenie, że to będzie taki wkład polskiego reportażu w to, no, w to, żebyśmy się jednak mieli jakiś wpływ na zmiany, które zachodzą w Polsce. Bardzo serdecznie ci, Mariusz, dziękuję. A książka Mariusza będzie dla naszych patronów jako taki prezent. Losowania dokona oczywiście Marek Sekielski. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.